zupełnie wyjątkowy odcinek Dolnośląskich Tajemnic. Piękny kościół z freskami, fantastycznie odrestaurowany pałac i on, jego właściciel, rolnik z pobliskiej wsi. Jesteśmy dzisiaj w krainie wygasłych wulkanów, w malutkiej wioseczce Lubiechowa, prześlicznej. Jest tu kościół z fantastycznymi, średniowiecznymi malowidłami. Jest pewien tajny kościół, do którego jeszcze kiedyś zajrzymy. I jest też ten pałac, fantastyczny, niegdyś w całkowitej ruinie. Rozbierany, niszczony przez bardzo wiele lat. Do momentu, kiedy nie zobaczył go pan Józef Żałobniak, który ma dookoła pola, który jest rolnikiem z pobliskiej wsi. Podobał mi się ten pałac i marnował się tam, gdzie całe wszystko było poniszczone. No i chciałem spróbować sił, czy dam radę go wyremontować. Pierwsze wzmianki dotyczące Lubiechowej pojawiają się w połowie XIII wieku. Prawdopodobnie w miejscu, w którym dzisiaj stoi pałac, znajdował się zameczek myśliwski księcia jaworskiego Henryka I. Dzisiejszy pałac powstał na bazie wcześniejszych obiektów około 1750 roku. 100 lat później Lubiechowa była już bogatą wsią, nie tylko z pałacem, ale i z dwoma kościołami, dwoma szkołami, plebanią, czterema folwarkami, trzema młynami i wiatrakiem. Dla mnie to było coś niesamowitego. Pośrodku wsi stoi rudera. Nikt nie zwraca na nią uwagi. I nagle pojawia się człowiek, który w 2013 roku mówi: o, po prostu będę to remontował. Kupuje ten pałac i zaczyna absolutną pracę od podstaw. Same ruiny. No i wszędzie wody, aż do piwnicy. Stropy powalone, dach, wszystko. I cały zarośnięty dookoła krzakami, drzewami takimi. I on tak co roku niszczał, coraz więcej. No i tak sobie pomyślałem, czy dam radę, czy nie dam rady. Kupując tę ruinę, jej nowy właściciel nie wiedział, jak wielka historia drzemie w tych murach. Pałac stanął około 1750 roku, natomiast jednym z jego właścicieli był książę Adam Jerzy Czartoryski. Książę Adam Jerzy Czartoryski przyszedł do historii jako polski mąż stanu i minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach 1804-1806. Czartoryski kupił pałac w Lubiechowej w 1837 roku, ale już 4 lata później pozbył się tego majątku. Lubiechowa leży właściwie w sercu krainy wygasłych wulkanów, czyli Pogórza Kaczawskiego. Tu w pobliżu, pod Wielisławką, osiadł po II wojnie światowej słynny Herbert Klose, który znał historię ukrycia złota Wrocławia. Tutaj mamy potężne organy wielisławskie, górę Ostrzyce, na której warto odnawiać śluby małżeńskie i przede wszystkim szlak pięknych gotyckich kościołów, w których znajdują się stare, fantastyczne malowidła. Tu od Lubiechowej, zaledwie kilka kroków, znajdziecie Świeżawę, o której również opowiadaliśmy już w Dolnośląskich Tajemnicach. W czasie II wojny światowej w pałacu mieścił się dom dla samotnych matek. Przed końcem wojny zabytek kupił dr Ferdinand Hrabia von Magnis. Później w komnatach mieścił się m.in. ośrodek kolonijny PKP, a następnie obiekt przeszedł pod zarząd gminy i zaczął popadać w ruinę. Nie mogłam się nie zapytać pana Józefa, jak to jest z rolnika zostać panem na pałacu. W 13 kupiłem, a w 14 po zdobyciu tam projektów tego wszystkiego, no to w 14 roku zacząłem go remontować i systemem gospodarczym. I tak się zaczęło. Po prostu nie wiedziałem, że to tyle wysiłku. Myślałem, że to jest prościej to zrobić niż to kupić. Nie? Zacząłem od dachu. Potem cały pałac musiałem obkopać, wszystko wodę wyprowadzić, no i piwnicę, ale najpierw robiłem dach, nie? Żeby zabezpieczyć, żeby nie lało się. I następnie piwnice, stropy i dopiero te ściany, różne rzeczy takie. Latem normalnie gospodarstwo, a zimą robiliśmy pałac. Okazuje się, że remont takiego pałacu to jest ogromna, niemalże syzyfowa praca, ponieważ trzeba pokonać mnóstwo biurokratycznych przeszkód. To nie jest takie proste jak normalny dom. Mam projekt, wszystko, nie? I robię i już. Nie? A tutaj tak.
tej ściany nie można, tego nie można, tego nie można, nic nie można, nie? Niby mój jest, a pod rządami konserwatora, nie? W samym pałacu trzeba było wstawić, uwaga, ponad 110 okien, więc sami widzicie, że to jest naprawdę duży wysiłek. Nie tylko wysiłek fizyczny, logistyczny, ale także finansowy. Pałac ma powierzchnię tam prawie, można powiedzieć, użytkowej powierzchni to jest 3000 metrów, no a tymi murami ze wszystkim to prawie 4000, nie? Dookoła jest tak, 4 hektary parku i pół hektara fontanny, nie? No i oprócz tego mam ten budynek, to razem mam 7 hektarów. 8 lat ciężkiej pracy pan Józef poświęcił na to, żeby tę ruinę zamienić w bardzo piękny hotel. Dla mnie to jest niesamowite, że pan Józef i jego żona Wanda urządzali pałac tak, jakby przygotowywali dla siebie dom. Zasłony, firanki, meble, materiałów i mebli szukali niemalże w całej Europie. Zobaczcie, ile tutaj detali, niektóre są bardzo, bardzo stare i to sprawia, że pokoje tutaj mają niesamowity klimat. Szkoda tylko, że niestety nie ma tutaj duchów. Ile w takim pałacu jest niespodzianek. Popatrzcie na tę szafkę nocną. Pochodzi z Francji, ma ponad 100 lat. Właściciel wynalazł ją gdzieś na giełdzie staroci i tutaj taka dziwna przestrzeń. Na co? Słuchajcie, na nocnik. Tu się wsadzało nocnik, zamykało i wszyscy udawali, że nie ma problemu. A teraz inna część tego samego francuskiego kompletu, który ma ponad 100 lat. Popatrzcie, jakie krzesło. To nie jest krzesło dla dzieci. Ono specjalnie jest tak zrobione, żeby tu mogła usiąść dama, a za nią służąca i robiła jej całą fryzurę. Było jej przez to bardzo, bardzo wygodnie. I kolejny stary mebel. Zobaczcie, ileż one mają tajemnic i niespodzianek. Niby zwykła szuflada. Wyciągam. Popatrzcie, i teraz podnosimy to. Niby zwykła szuflada. Tutaj sporo miejsca na, powiedzmy, tajne dokumenty albo broń, ale jest coś jeszcze lepszego. Kluczyk. Otwieramy i okazuje się, że dalej również jest skrytka, chociażby na kolejne listy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wokół pałacu jest, uwaga, 4-hektarowy park, a w nim aleja lipowa, bukowa, jest też aleja dębowa i przede wszystkim cudowne, zabytkowe platany. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała pana Józefa, czy są tu jakieś tajemnice i skarby. Uśmiechnął się bardzo zagadkowo, a potem otworzył przede mną drzwi jadalni prosto na ścianę tego pięknego lubiechowskiego kościoła, w którym jest bardzo dziwne, bardzo straszne, przerażające przedstawienie piekła. I w sumie nie wiem, co mi chciał przez to powiedzieć.